Księstochowa Mazurek. Wyruszamy dzisiaj z Ostrowi Mazowieckiej na pątniczy szlak na Jasną Górę. Pielgrzymujemy po raz 26 do tronu Matki Bożej pod hasłem Bądźmy świadkami miłości. Świadek miłości to ten człowiek, który przede wszystkim miłość zaczerpnął od Pana Boga i dopiero taką miłość przekazuje drugiemu człowiekowi, a więc nie tę miłość z telewizji czy pracy, jaka jest dzisiaj nagłaśniana, ale miłość, która pochodzi od Pana Boga, bo ta jest prawidłowo ułożona i taka powinna być przekazywana dalej. A ta relacja miłości to naprawdę dotyczy każdego z nas na każdej płaszczyźnie, bo mamy być świadkiem miłości w rodzinie, w relacji żona, mąż, mąż, żona, dzieci, dziadkowie. Mamy być świadkami miłości jako katolicy w pracy, tam gdzie jesteśmy na co dzień, w szkole, w parafii. Temat jest bardzo szeroki i w tym temacie przez 13 kolejnych dni nasi kapłani, którzy wędrują z nami, będą głosili konferencje tematyczne dotyczące właśnie tego. Być świadkiem miłości. Pielgrzymujemy w 5 grupach regionalnych, tak jak od kilku lat. Łomża, grupa żółto-brązowa, Ostrołęka, grupa czerwono-zielona, Ostrów Mazowiecka, grupa srebrna, Zambrów, grupa niebieska i Wyszków, grupa fioletowa. Dzisiaj w Ostrowie w tym momencie już mamy 3 grupy, czerwono-zielona, żółto-brązowa i srebrna. Za chwilkę w miejscowości Brok dołączy do nas kolejna grupa niebieska. Co można powiedzieć o pielgrzymce? Kochani, są to dwutygodniowe rekolekcje w drodze. W parafiach mamy 2-3-dniowe rekolekcje, tutaj dokładnie 2 tygodnie i naprawdę każdy, ktokolwiek zechce z nich skorzystać, dużo wyniesie, oby tylko chciał. Jesteśmy po jednym dniu już naszej pielgrzymki. Pogoda nam dopisuje, jest bardzo słoneczna i no niestety w dniu wczorajszym nie wszyscy wytrzymali trudy tej pielgrzymki. 2 osoby opuściło nas z powodu dosyć poważnej swojej choroby. Po prostu wybrali się z chorobą już na szlak, no i niestety musieli nas opuścić. Ponadto musimy pamiętać o tym, że pielgrzymka nie jest żadnym obozem wędrownym, prawda? Tylko jest to duch pokutny, duch umartwienia. I dlatego szczególnie ci, którzy po raz pierwszy idą, nie pamiętając o tym, no niestety na przykład niestosownie się ubierają i zakładają ramionczka czy dekoldy większe i zostają natychmiast poparzeni. To niestety jest dolegliwość bardzo wielka. A więc każdy, kto jeszcze z Was, nas oglądających, wybierałby się na szlak, musi pamiętać o tym, że strój musi być stosowny. Nie tylko gdy chodzi o pogodę, ale gdy chodzi o ducha pokutnego także. Bo księża idą w sutannach i naprawdę nam jest bardzo gorąco. A jednak nie robimy sobie sutan na ramionczka, prawda? Idziemy dalej. Więc zapraszam wszystkich, jeżeli ktoś ma jeszcze tydzień wolnego, 5 dni wolnego, może dołączyć do nas każdego dnia. Czekamy, zapraszamy. Tak, w tym roku idziemy po raz 6, znaczy ja idę po raz 6, jest na po raz 7. W tamtym roku byłam na rowerowej. No, rowerowa ma bardziej taki turystyczny wymiar, dlatego zdecydowałam się powrócić do tych pieszych. Z utęsknieniem czekałyśmy cały rok i nareszcie idziemy. To nasz dzień na pielgrzymce wygląda następująco. Wstajemy o 6 rano, o 7, znaczy my wstajemy zwykle później, bo jesteśmy już starymi pielgrzymką-pątniczkami, także możemy, pozwalamy sobie na dłuższe spanie. O 7 jest wymarsz, jest modlitwa, zawsze godzinki rano śpiewamy. Jest po 8 km mniej więcej taki posyp, to wtedy sobie robimy takie raczej śniadanie. Rano zwykle szkoda czasu, lepiej sobie trochę pospać. Kolejne etapy, no, na drugim jest zwykła konferencja, później na trzecim etapie jest różaniec. Są też takie etapy same śpiewające tylko. Schodzimy na miejsce noclegu, to trzeba sobie coś znaleźć do spania, namiot, czasami jakiś dom, stodoła. Myjemy się, bo trzeba po całym dniu i apel jasnogórski i koniec dnia. Częściej się kończy, od 22. A no i na punkt medyczny, kto potrzebuje. My chodzimy tam raczej pomagać niż macie, z pomocy. Macie jakieś specjalne sposoby na to, żeby ten dzień przetrwać, przejść? Sama wiara niesie. Jakieś przygotowania wcześniej były? Tak, ja byłam w Treblince.
Pieszo, naturalnie. Z Małkini do Trybnik, z Małkini do Trybnik. Ale raz czy więcej razy? W lipcu byłam raz. No i kiedyś byłam jeszcze za harcerskich czasów. No niestety zauważamy taką tendencję spadkową, jeśli chodzi o liczbę pielgrzymów. No zachęcamy, to są naprawdę bardzo dobre rekolekcje w drodze. Warto poświęcić swój urlop, właśnie spędzić go w ten sposób. Nie wiemy, dlaczego tak się dzieje, bo właściwie to jest bardzo warto, naprawdę. Zapraszamy serdecznie. Nie wiem, dlaczego ja. Czwarty raz idę na pielgrzymkę z grupą Srebrno. Jest na pielgrzymce wspaniale. Nie poczęła jechać na Karaiby. Dobrze się idzie, ludzie są mili, gospodarze przyjmują, częstują czym mogą. Noclegi są wspaniałe, bo naprawdę są gospodarze te wspaniali. No, w zeszłym roku było też ciężko, bo słonko było, padało, burze były. W tym roku też może będzie to, ale no, przygotowania to były takie. Idę, nie idę, idę, nie idę. Pogoda 35, 6, oj, chyba nie pójdę. No, sfolgowało, no to idę. Urlop wzięłam i idę. Aby Matka Boża dała dalej dojść. No, przychodzimy tutaj na godzinę 20:30. Modlimy się, później o 9 jest, czyli o 21 jest apel jasnogórski. Śpiewamy pieśni, łączymy się duchowo z naszymi pielgrzymami. No, po prostu śpiewamy takie te pieśni różne, modlimy się. O godzinie 22 kończymy tą naszą uroczystość. No i rozchodzimy się do domu. I to jest cały czas tak przez okres tej naszej pielgrzymki. Znaczy pielgrzymki, która właśnie wyrusza Łomżyńskiej, do której się dołącza Małkinia, Ostrów, tam inne te nasze rejony, które są tutaj po drodze. Ile takich pielgrzymów duchowych przychodzi na takie spotkanie? Takich pielgrzymów duchowych jest? Bardzo, bardzo dużo przychodzi. Przeważnie starsi ludzie, bo którzy nie mają siły, nie mogą iść. Więc tutaj po prostu modlą się, łączą się duchowo z tą pielgrzymką. Nie dają rady, tak jak na przykład ja też. No nie daję rady iść, nogi bolą, już wysiada kręgosłup. Więc przychodzimy tutaj, modlimy się. Bardzo jest fajnie.